Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszamy Was moi drodzy na partię naszego lidera. Polskich szachów Jana Krzysztofa Duda, Dudy, który rozgrywa turniej Mistrzostwa Europy Drużynowe razem z Radosławem Wojtaszkiem, Wojciechem Morandą, Pawłem Tetzlawem na Słowenii. Grają panowie, walczą o medale. No nie jest łatwo. W momencie nagrywania tego materiału przegraliśmy już z Rosją, niestety. No ale szanse są oczywiście jeszcze zachowane. Wszystko jest możliwe. Moi drodzy, partia pochodzi z meczu ze Szwecją i ta partia była naprawdę bardzo ładna. Myślę, że zwolennicy obrony sycylijskiej białym kolorem będą bardzo zadowoleni, gdyż było ostro, było przyjemnie, było bardzo dokładnie. Przejdźmy do analizy. Jan Krzysztof Duda rozpoczął ruchem E4, C5 odpowiedział przeciwnik, skoczek na F3, D6. D4, czyli mamy sycylijską, jak na załączonym obrazku widać, po skoczku na F6, oczywiście, skoczek na C3 z obroną, no i posunięcie A6 co daje nam wariant Najdorfa. Wariant Najdorfa jest ostrym wariantem, bardzo złożonym. Jeżeli ktoś chce grać ten wariant, no musi postudiować grubo, grubo te szachy, żeby tutaj się troszeczkę odnajdywać. Jest to. Jest to trudny wariant, od razu mówię, ale warto, warto, gdyż jest ostry, on bardzo na pewno rozwija. No i moi drodzy, przejdźmy dalej do rzeczy. Znaczy tak, powiem tak, w zależności od poziomu, jeżeli ktoś chciałby zacząć przygodę z obroną sycylijską, no to wariantu Najdorfa nie polecam na sam początek. Inne warianty typu Scheveningen czy jakieś Smoki, żeby troszeczkę spróbować sycylijskiej z innej strony, to na pewno będzie dobry start. Ale dobra. I jedziemy dalej. Tutaj Janek zagrywa ma szereg możliwości. Oczywiście w tym momencie może zagrać i goniec na C4, może zagrać koniec G5, bardzo ostry zresztą ruch. I w tym momencie właśnie zostaje zagrane subtelne h 3 Po co jest to posunięcie? No właśnie, zwróćmy uwagę, że ruch H3 czasami się przyda do tego, żeby ten pionek na G4 mógł tam maszerować. Co się wydaje dziwne na początek. No ale tak jak już mówię, w tym w Sycylu jest tak dużo różnych odnóg i. Pola, do popisu, że tylko, tylko, tylko patrzeć i analizować, co tu nowego jeszcze może powstać. Czarne odpowiedziały ruchem E6 i białe grają G4 od razu. Widzimy, że Jan Krzysztof Duda tutaj nastawia się kompletnie na atak, na ostrą grę. No bo, dlaczego by nie tutaj powalczyć tak troszeczkę ofensywniej? Goniec E7 i białe od razu zagrywają na G5. Żeby nie było, ta pozycja jest jak najbardziej teoretyczna, normalna. Po skoczek z f na d7, goniec zagrywa na e3. I teraz trzeba się zastanowić, czy czarne mogą zbić pionka. W partii zostało zagrane b5, ale sprawdźmy, czy pionka na g5 można zbić. Tutaj daję Wam, moi drodzy widzowie, chwilę na namysł. Można sobie zatrzymać materiał, co zagrać białymi, bo Goniec koniec g5 niestety nie jest najlepszy. Otóż wchodzi bardzo ładny skoczek na E6, i tutaj widać widełki na dwie figury. No więc trzeba wybić skoczka, i wchodzi piękny ruch Hetman H5. Po ruchu G6, no, królew 8 raczej, raczej też słabe, bo G6 wymusza od razu wymianę hetmanów. Po, wymi po wymianie na G5 Hetmanem, wymiana hetmanów i goniec G5 powstaje pozycja, która jest bardzo przyjemna dla białych z prostych powodów. Jest para gońców, to jest słuszna racja, no gońce tutaj będą bardzo silne i druga rzecz, będziemy nastawiać się na przykład po długiej roszadzie na atak na pionka. Ten pionek D6 już jest słabością, bo on nie ma, nie ma jakiegoś tam podparcia w postaci gońca czarnopolowego, hetmana, które zostały właśnie już wymienione. Więc no tutaj byśmy się bardzo białymi cieszyli. Moi drodzy. Bo goniec e6 nastąpiło b5. No to jest ruch oczywiście teoretyczny, tak się gra y, Sycyla. Posunięcie a3, no bo tutaj zawsze taki ruch b4 nieprzyjemny troszeczkę dla białych ten skoczek musiałby stąd się ewakuować i nie broniłby centrum. Więc a3 jest zagrane przez Dude. Goniec na b7 i posunięcie h4. No teraz tego pionka troszeczkę tutaj białe wzmacniają. Proste zagranie. Skoczek na C6. Widzimy, że czarne również zdążyły wyprowadzić lekkie figury, żeby próbować troszeczkę wymian tutaj uskuteczniać. No i teraz na pewno, jeżeli by się czarnym udało dużo figur wymienić, no to byłyby czarne tutaj zadowolone. Nie jest to takie proste oczywiście. I teraz Janek zagrywa ruch, który mi się bardzo podoba, ale jest to też posunięcie takie kąśliwe, też takie normalne i jest to posunięcie wierze G1. Niektórych myślę, że taki ruch trochę zaskakuje, ale o co chodzi? Zobaczcie, że wieża bardzo fajnie schodzi z diagonali to jest jedna rzecz, a druga sprawa, ta wieża. Tutaj może spokojnie sobie stać i próbować wspomagać pionki w ataku na króla. To myślę, że jest dobre zagranie. W tym momencie czarne robią ruszadę, i niech nas to nie zmyli ten ruch. Jest jak najbardziej dobry czarnymi. To nie jest złe posunięcie. Ten król się chowa. Mimo wszystko yy, narażony jest na atak, a mimo wszystko król się chowa. No cóż, można pewnie też próbować grać jakiś hetman C7 i długa roszada. To też pewnie takie rzeczy yy, tutaj szachowy świat widział. Moi drodzy, po krótkiej roszadzie nastąpiło od razu H5. Widzimy, że wykorzystanie wieży, która wspomaga pionka, daje tę możliwość. Skoczek zagrywa na C5. No dobra. Jest skoczek C5 i co ten skoczek chce zrobić? No przede wszystkim wzmacnia tutaj atak, grozi czasami bicie na D4 i wzięcie pionka na E4. W każdym razie pojawia się taktyka, trzeba temu przeciwdziałać. I Janek robi teraz takie posunięcie, które jest, no, myślę, że e, bardzo, bardzo dobre, bardzo pyszne. E, w każdym razie he, Hetman tutaj ruszył na G4. To posunięcie pojawia się również w obronie francuskiej białymi dosyć szybko, w niektórych wariantach. E, I ten ruch wspomaga przede wszystkim wieże. Widzimy, że te pionki, cały czas to powtarzam, te pionki będą miały tutaj świetne oparcie w postaci ciężkich figur. Czarne grają skoczek na e5, atakiem na hetmana i hetman znajduje dobrą placówkę na g2. No, wydaje się, że to goniec f1 powinien stać na g2, tak normalnie patrząc schematowo, schematycznie, ale hetman z wieżą tutaj są w porządku. I teraz czarne grają taki ruch, myślę, że troszeczkę niepotrzebny, bo jest to posunięcie wieża c8 i to też jest schemat właśnie wypracowany tutaj przez czarne. Przede wszystkim należałoby teraz zagrać skoczek na C4. Spróbować tutaj, aby koniec wybił skoczka, otworzyć linię B i próbować atakować pionka słabego na B2. Jednakże wieża ruszyła na C8 i to na pewno jest dobry moment na to, żeby zagrać żeby zaatakować czarne jeszcze szybciej jeszcze z tempem i jeszcze to jest ruch oczywiście f4 moi drodzy no pewnie to jest prosty ruch zobaczcie skoczek na c4 i teraz skoczek c4 jest sporym błędem już tłumaczę dlaczego, tylko jeszcze powiem, że przede wszystkim należało tym skoczkiem spróbować wrócić i na przykład wymienić tutaj jednego ze skoczków, ewentualnie jakiś epieć. Ciężko stwierdzić, bo te pionki są już tak groźne, że nie chciałbym być troszeczkę w skórze czarnych, albo trzeba tutaj być tak rozeznanym w pozycji, żeby sobie dobrze radzić. Skoczek C4 jest słaby, dlatego że ten skoczek już zagrał raz, dwa, trzy razy i goniec w jednym posunięciu go od razu wymienia. Ale nie o to chodzi, bo czasami tak by. Bywa, że figura jedna zagrywa kilka razy i zostaje wymieniona za inną figurę, w tym wypadku za końca. Główny myk taki negatywny dla czarnych jest taki, że ta wieża C8 tu już nic nie robi. Przecież ten pionek ją bardzo zasłonił, dzięki czemu białe robią kulturalnie roszadę. I teraz zauważmy, że taki ruch E5 jest kompletnie niegroźny, bo gramy skoczek F5. Fantastyczne posunięcie. Tutaj czarne mają ogromne problemy. No i widzimy, że Hetman zagrywa na B6. Próba jakiegoś tutaj ataku na B2. Pamiętajmy, że zawsze ten król na D2 może sobie spokojnie uciekać. A lecz, lecz, lecz tutaj Janek zagrywa jedyny ruch, który daje ogromną przewagę. Ruch F5. Myślę, że to nie jest trudne posunięcie dla nas. Trzy pionki zaczynają szturm na króla. I wieża zagrywa na B8. Zanim wieża B8, to sprawdźmy, czy można by było zagrać E5 wstępem tego skoczka wygonić i ten skoczek już na F5 nie ma placówki. No, niestety, ruch E5 również jest słaby, z tego względu, że są zawsze wtrącone posunięcia w szachach i jest to ruch F6, moi drodzy. Ruch F6, no proste zagranie, bić nie można oczywiście, bo tu są już maty na G7, więc należałoby prawdopodobnie wybić skoczka. Jak już cierpieć, to za coś. Goniec by wybił, no i jak już cierpieć znowu za coś, no to goniec na D8, żeby tę figurę jednak utrzymać. Znaczy to jest tylko prowizoryczne zagranie, bo tutaj G6 wchodzi niesamowicie mocno. I na przykład, jakby teraz goniec wybił na F6, mamy bicie na, G, na H7, po wybiciu jest bicie na F6, grozi mat na G7. Tutaj wieża G8 można by, mo, mogłaby się zasłonić, lecz spokojnie byśmy wtedy z taką zimną krwią odeszli tym gońcem i kontynuowali atak na króla w postaci może jakiegoś H6, może wieża F1. No myślę, że ruchy są dosyć proste. Tutaj czasami są takie pułapki jak Hetman G6. Trzeba bardzo na to uważać. Po wybiciach ten król na H6 sobie zagrywa i te wieże zaczynają go tutaj matować za chwilę. Znaczy to jest tylko takie teoretyczne wtrącenie y, schemat. Może nie schemat, idea bardziej, mi się to słowo bardziej podoba. Dobrze, lecz po ruchu F5 wieża zagrała na B8 i w tym momencie właśnie ruch F6 nastąpił. Koniec D8, czyli mamy praktycznie to samo. Tutaj białe wybijają na G7, król wybił na G7 i posunięcie, które atakuje dalej przeciwnika, mianowicie G6. No, ruch G6 widzimy, chce rozbijać tutaj króla. Absolutnie, moi drodzy, nie gramy takiego ruchu H6, co przeczy wszystkiemu, co białe tutaj sobie wypracowały, no bo ciężkie figury na, wol, na wolnej linii, e, goniec na wolnej linii, a my gramy H6, wszystko zamykając, no nie bardzo, więc G6 oczywiście jest świetne. No i w tym momencie goniec zagrał na F6, ale sprawdźmy, czy tutaj czarne nie mogą spróbować zrobić takiej małej taktyki, na którą trzeba zwracać uwagę w każdym momencie, mianowicie goniec E4. No, jest to ruch, który. Yy, no, jest słaby akurat w tym momencie. Dlaczego? No bo na przykład możemy sobie wybić, oczywiście i teoretycznie boimy się zagrania Hetman B2, ale jest król D2, jakiś C3 król E2 i białe są świetne, y, wygrywamy bardzo, bardzo łatwo. No, lecz pogoniec C4 jest jeszcze szybsza wygrana, a mianowicie posunięcie H6. Król. Na G8 przegrywa od razu, bo jest bicie na H7 i jest mat na G7, więc król H8, ale mamy G7, król G8, wybicie, czyli wieża za darmo, i znowu wybijamy gońca. Przewaga materialna jest na tyle duża, że to jest chyba proste. Ok, moi drodzy, po ruchu G6 goniec zagrał na F6. No i teraz Janek ma tutaj sporo czasu wbrew pozorom na kontynuację ataku: mianowicie wieża D na F1. Zobaczmy, że ta wieża ma tutaj chrapkę prawdopodobnie zbić gońca. Już kończąc, kończąc partię, bo jak król by wybił, Hetman G5, no i ten król wraca na G7, i dajemy mata za moment. Grozi. To wszystko grozi, dlatego też czarne zbijają pionka na G6. No dobra, z F na G, H na G i Hetman. Właśnie, Hetman zbija na B2. A jest to posunięcie, które trochę upraszcza pozycję, tutaj czarne chcą wymienić figury, lecz to nic nie daje już niestety czarnym. No król spokojnie wybija, zobaczcie ten atak był tak groźny, że nie ma co tutaj się już martwić. Po gońcu na e4 widzimy szach, więc król idzie na e2, wymiana hetmana. Lecz nie do końca taka wymiana, bo to jest figura mniej, i tutaj większość z nas pewnie by zbiła od razu. Lecz pamiętajmy o ruchach wtrąconych, to jest bardzo groźna broń. G na H. Pionek zbił na H7 z tego względu, że ten goniec nigdzie nie ucieknie. Król zagrał na H8 i wieża teraz odbiła gońca. Figura więcej u białych. Bardzo duża przewaga, i tu się, tu się naprawdę wszystko trzyma. Goniec zagrał na G7 z próbą wymiany. No wiadomo, tutaj. Białe raczej nie, raczej nie chcą wymiany, chcą naciskać mimo wszystko na przeciwnika. Wieża zagrała na B7 i bardzo ładny, subtelny, arcymistrzowski ruch skoczek z D na E2. Mi się bardzo ten ruch podoba, dlatego że grozi czasami wybicie ze zepsuciem totalnie struktury pionów i te pionki nie miałyby tutaj już racji bytu, znaczy nie, nie miałyby tu szans, żeby coś zadziałać. Czasami też goniec D4 grozi. Król zagrał na H7 i goniec na D4 w tym momencie nastąpiło. Wieża zagrała z F na F7, żeby bronić. I teraz Janek zagrywa wieża G4. No, ruch a taki ruch nie wiem, powiedzmy wyczekujący, stawiający tutaj w takim małym cukwangu czarne. Czarne się poddały moi drodzy w tym momencie. Nie ma co grać kompletnie. Dlaczego? Na przykład król G8 moglibyśmy tutaj wybić. Konsumpcja pionów i tak dalej. W każdym razie, partia myślę, że dosyć fajna. Bardzo ładny atak. Życzymy Polakom powodzenia. Dzięki za uwagę, pozdrawiam, cześć.